Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mam przyjemność powiedzieć dzisiaj parę słów na temat tego, jak praktycznie oceniać funkcję skurczową prawej i lewej komory serca. Postaram się to zrobić na przykładzie określonych pacjentów. Mam przygotowanych takich dwóch chorych i chciałabym, żeby Państwo razem ze mną zobaczyli, czy to łatwe, czy to nie jest łatwe. Zasadniczo na podstawie tych w sumie najczęściej stosowanych parametrów, a więc na podstawie tego, co w codziennej praktyce stosujemy, czyli obrysowywania w sierdzia w przypadku lewej komory, zarówno w projekcji czterojamowej, jak i dwujamowej, aby wyliczyć taką obiektywną funkcję skurczową lewej komory. I tutaj mam takiego pierwszego chorego. Oczywiście gołym okiem, jak Państwo spojrzą, no to zasadniczo nie powinniśmy się spodziewać tutaj nieprawidłowości, przynajmniej w tej czterojamowej projekcji, jeśli chodzi o funkcję skurczową lewej komory, bo ona na pierwszy rzut oka wydaje się nam prawidłowa. Ja tutaj pokażę, jak dokonywać tych pomiarów. Oczywiście możemy posługiwać się taką funkcją jak MAPSE, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, że na co dzień tego nie wykorzystujemy. Zasadniczo polega to na tym, że wrzucamy sobie M-mode w obręb pierścienia mitralnego, zewnętrzną część pierścienia mitralnego, no i rysuje nam się krzywa, którą możemy sobie pomierzyć. Analogicznie jak TAPSE, który nam określa funkcję skurczową prawej komory, wykorzystując tutaj po prostu kaliper, mierzymy sobie w tych miejscach od początku do końca wychylenie tego pierścienia mitralnego. W tym przypadku akurat jest to 11 mm, a więc generalnie uznajemy, jeśli jest to powyżej 10 mm, że jest to prawidłowa funkcja skurczowa. Zasadniczo ten parametr nie jest używany, on jest w sumie nie pokazuje się nam w żadnych zaleceniach, jeśli chodzi o ocenę wydolności serca, no niemniej jednak można się nim jakoś posiłkować. To, czym posługujemy się w życiu codziennym, to jest funkcja skurczowa lewej komory oceniana metodą Simpsona. Generalnie obrysowujemy w sierdzie lewej komory. Ja sobie tutaj zatrzymam. Staramy się, aby to było w maksymalnym rozkurczu, pamiętając o tym, że nie powinniśmy obrysowywać mięśni brodawkowatych. I zasadniczo, tutaj może troszeczkę gain sobie podkręcimy, przechodząc na funkcję measure, bo my tutaj wykorzystujemy akurat badania, które są nagrane akurat na naszym aparacie Vividzie i zgrane w echopaku, tak więc mamy możliwość potem analizy po zakończeniu badania, jeszcze jakoś jak nam się będziemy musieli ocenić danego pacjenta pod kątem różnych parametrów, możemy się posługiwać właśnie tymi wszystkimi parametrami, które są dostępne w ramach echopaka, tymi pomiarami. No więc jak Państwo widzą tutaj drugą zakładkę measure, możemy sobie na nią kliknąć i następnie wejść na parametr volume, czyli objętość, i w biplane rozpocząć obrysowywanie w sierdzia. Początkowo 4 jamy, więc sobie wybieram ten punkt 4C i powoli staramy się obrysować w sierdzie. Ja tutaj niestety nie mam dogodnych warunków, jeśli chodzi o techniczne aspekty, ale postaram się to w miarę wiarygodnie ocenić. I następnie przechodzimy sobie do skurczu. Tym zakresem w górnym prawym rogu, który Państwo widzą, a więc frame'em, wybieram ten obraz komory, który odpowiada maksymalnemu skurczowi. I wybieram sobie funkcję tutaj skurczową w 4 jamach. Obrysowujemy od poziomu pierścienia mitralnego w sierdzie. Generalnie nie ujmując, tak jak powiedziałam, tutaj troszkę może za bardzo mięśni brodawkowatych. No i faktycznie ta funkcja skurczowa, powiedzmy w tej czterojamowej projekcji, ona się nam zgadza. Tak z tego, co na oko, brzydko mówiąc, moglibyśmy się spodziewać, a więc jest dobra, wynosi 64%. Oczywiście to nie jest koniec naszych pomiarów, bo teraz powinniśmy
zobaczyć, jak ta komora kurczy się w dwóch jamach, a więc ja sobie pozwolę przejść teraz do projekcji dwujamowej. Tutaj też nie widzimy, aby były jakieś regionalne zaburzenia kurczliwości w zakresie ściany przedniej czy dolnej i analogicznie zatrzymujemy obraz do zmieniamy sobie bramkę aż do maksymalnego rozkurczu tej lewej komory. I wchodząc znowu na measure, tym razem już na obrysowywanie wsierdzia w projekcji dwujamowej. Znowuż to wsierdzie sobie staramy wyrysować w maksymalnym rozkurczu. I następnie zmieniając znowuż bramkę do maksymalnego skurczu, może troszkę za bardzo. Staramy się teraz obrysować wsierdzie w maksymalnym skurczu lewej komory. Analogicznie jak w przypadku obrysowywania wsierdzia w czterech jamach, tutaj również rozpoczynamy od i kończymy na pierścieniu mitralnym. No i w projekcji dwujamowej wychodzi nam dobra funkcja skurczowa, a więc też powyżej 50%. Następnie, jeśli sobie wejdziemy do zakładki jakby całej analizy, jesteśmy w stanie sobie zobaczyć, jaka jest wyliczona funkcja skurczowa tej lewej komory jakby w biplanie, a więc z uwzględnieniem zarówno projekcji 4, jak i dwujamowej. I tutaj nam wyliczyło 63%. Czyli tak, jeśli chodzi o takie podstawowe parametry, które mamy w codziennym użytku, no to wszyscy sobie z nich zdajemy sprawę i wiemy, jak to robić. Ja chciałam pokazać też o takiej nowej formie analizy funkcji, powiedzieć o nowej formie analizy funkcji skurczowej lewej komory, a więc echokardiografii trójwymiarowej. I ta echokardiografia trójwymiarowa, ona wymaga od nas jakby dobrego obrazowania. Czasami z uwagi na techniczne aspekty, no nie jest to do końca możliwe. Niemniej jednak, jeśli tylko jesteśmy w stanie, to dobrze jest posługiwać się tą echokardiografią trójwymiarową z uwagi na to, że parametry, które uzyskujemy, między innymi funkcję skurczową lewej komory, ona dość dobrze współgra z tym, co otrzymujemy w badaniu rezonansu magnetycznego, no, przez co jest dla nas bardziej wiarygodna, bardziej dokładna. I już Państwu pokażę, jak to dokładnie zrobić. Wybiorę sobie tylko dokładny slajd, gdzie jest nagrane obrazowanie 3D, zarówno prawego, jak i lewego serca. I jak to robimy? No, tutaj wchodzimy sobie na zakładkę znowuż pomiary, a więc tą środkową. Wchodzimy znowuż na objętości, volume. I tutaj już nam się, jak mamy nagrany obraz trójwymiarowy, pokazują się już nie tylko możliwość obrysowania wsierdzia, ale również możliwość właśnie wykonania takiej obiektywnej oceny funkcji skurczowej z użyciem automatycznej oceny właśnie tych objętości lewej komory. Klikam sobie zatem na 4D Auto. I automatycznie jakby echopak przekierowuje mnie do określonych projekcji. Jeśli zatrzymam obraz, on też przez jakby ten echopak jest wybrany na etapie rozkurczu i naszym zadaniem jest właściwie określenie, odkąd dokąd ma on nam obrysować to wsierdzie. A więc jak sobie wchodzę na tutaj parametr EDV, czyli tą rozkurczową objętość, wytyczam sobie płaszczyznę pierścienia mitralnego i wierzchołek, szczyt lewej komory. Mogę sobie nieco poprawić, jeśli uznam, że aparat jakby nie dość obiektywnie mi ocenił to wsierdzie. Mogę sobie poprawić nieco tą krzywą i następnie mogę sobie wybrać funkcję skurczową, czyli oceny tej, jak Państwo widzą, w trzech różnych płaszczyznach objętości lewej komory. Również zaznaczam sobie jedynie poziom zastawki mitralnej i znowuż wędruję sobie do szczytu wsierdzia, jeśli chodzi o
lewą komorę i też mogę sobie automatycznie poprawić jakby ten obrys, jeśli uznam, że aparat nie zrobił tego prawidłowo. Następnie mogę sobie zobaczyć, jak wygląda cała objętość tej lewej komory, jeśli chodzi o taką pracę generalnie, a więc to jest taka opcja Volume Waveform, jaka jest ta kurczliwość faktycznie tej lewej komory. Widzimy, że jest ona bardzo dobra. Tutaj te objętości to jest 150 i 64 ml. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ocenę tej lewej komory, to możemy jeszcze posługiwać się takim obrazowaniem MultiView. Generalnie jesteśmy w stanie zobaczyć na każdym poziomie, że tak powiem, długości lewej komory, jaka jest ta kurczliwość regionalna, więc to jest już takie obrazowanie właściwie podobne jak do tego, co możemy otrzymać też za pomocą rezonansu. Możemy sobie te bramki dowolnie zmieniać i śledzić sobie po prostu, jak ten mięsień skurczowy w projekcjach poprzecznych się kurczy, czy któryś segment budzi nasz większy czy mniejszy niepokój. Akurat w tym wypadku mamy pacjenta, u którego ta funkcja skurczowa lewej komory jest prawidłowa, więc tutaj zasadniczo nie mamy jakby wątpliwości, że może być jakieś regionalne zaburzenia kurczliwości. Jeśli chodzi o prawą komorę, to tutaj mamy właściwie trzy takie wiarygodne parametry. Jednym z takich parametrów jest TAPSE, a więc też ocena wychylenia pierścienia trójdzielnego. Jest to parametr, którym się na co dzień posługujemy. Jest on możliwy do oceny za pomocą funkcji M-Mode. Jeśli tylko mamy dobrą projekcję czterojamową, to możemy sobie ten M-Mode skierować na boczną część pierścienia trójdzielnego i popatrzeć, jakie jest wychylenie tego pierścienia, a następnie możemy sobie je zmierzyć, tak jak tutaj Państwu pokazuję. Tutaj widzimy, że ta wysokość jest 28 mm, a więc funkcja, podejrzewamy, skurczowa prawej komory jest prawidłowa, bądź wartością nieprawidłową jest wartość mniejsza od 16 mm. Generalnie, jeśli chodzi o prawą komorę, to tutaj mamy troszeczkę mniej takich obiektywnych parametrów, które by nam mówiły o funkcji skurczowej. Na pewno pole, a właściwie różnica pomiędzy polem prawej komory, które wyznaczamy sobie w projekcji, w końcowym rozkurczu, pomniejszone o pole, które sobie wyznaczamy w skurczu tej prawej komory i podzielone przez znowuż tą wartość pola w rozkurczu. Jak to robimy? No, musimy mieć projekcję czterojamową. Zatrzymujemy znowuż obraz. Dążymy do takiego obrazu, gdzie ta komora jest w rozkurczu. Generalnie obrysowujemy sobie pole powierzchni tej komory od pierścienia trójdzielnego. Tutaj również pomijamy jakby całe mięśnie brodawkowate i znowuż do pierścienia, to akurat 18 cm kwadratowych, a następnie zmieniamy sobie bramkę na to, jak mamy tą prawą komorę w skurczu. I też obrysowujemy sobie w sierdzie tej prawej komory. Znowuż od poziomu pierścienia trójdzielnego do poziomu od strony przyśrodkowej, od strony przegrody tego pierścienia. I tutaj nam wyszło 14 cm kwadratowych, a więc pomniejszenie o tą wartość i podzielenie przez 18 daje nam tego, jak wygląda FAK, czyli to obiektywne pole prawej komory i ocena jej kurczliwości. Natomiast takim bardziej wiarygodnym pomiarem jest pomiar znowuż 3D objętości prawej komory.
Tutaj nieco trudniej jest nam zawsze to ocenić, bo rzadko otrzymujemy dobre obrazy tej prawej komory, a jednak te obrazy powinny być dość czytelne. I tutaj również jest dość automatyczny ten pomiar, bo wystarczy, że mamy dobre nagranie w projekcji trójwymiarowej. Wchodzimy sobie znowuż na tą zakładkę pomiary. Znowu wybieram opcję volume, czyli objętości, tylko tym razem przechodzę do 4D auto prawa komora, jeśli chodzi o ocenę jej objętości. I automatycznie też mam napisane, co należy krok po kroku wykonać. A więc na pewno muszę sobie wyznaczyć, tak jak tutaj macie Państwo na tym schemacie, takim malutkim w górnym prawym rogu, właściwie przy każdym ruchomym obrazie napisane, co w kolejnych krokach powinno być zrobione. Na pewno powinnam sobie ustawić jakby tą część centralną pierścienia trójdzielnego, czy też zestawki trójdzielnej i nieco zrotować tę krzywę tak, żeby ta krzywa żółta, przerywana, była ukierunkowana na wierzchołek prawej komory. Ta dolna krzywa powinna być powyżej płatków zestawki trójdzielnej i górna mniej więcej w tym obszarze takiej 1/3 od wierzchołka. Następnie muszę postawić odpowiednie znaczniki. I tutaj też podpowiada mi cały ten tryb, który jest wgrany w EchoPaka, co powinnam zrobić. Najpierw wyznaczam wolną ścianę pierścienia trójdzielnego, następnie wyznaczam część septalną i wierzchołek. Zasadniczo powinien mnie teraz, tak tutaj mamy po prawej stronie, jestem przekierowana na tą część w osi poprzecznej, gdzie powinnam wyznaczyć sobie część tylną, ścianę tylną prawej komory, przednią i ścianę wolną. I na tej podstawie zostają znowuż automatycznie ocenione objętości tej prawej komory. Jeśli się z nimi zgadzam, jeśli nie mam tutaj żadnych wątpliwości co do tego, czy to w sierdzie jest właściwie obrysowane, to mogę kliknąć przycisk Results i automatycznie wszystkie pomiary otrzymuję, jeśli chodzi o prawą komorę, a więc objętość rozkurczową, objętość skurczową, frakcję wyrzutową tej prawej komory. Ona tutaj widzimy jest dobra, ma 46%. Również widzimy, jakie jest to pole, o którym poprzednio mówiłam, a więc to, co musieliśmy obrysowywać w kolejnych pomiarach, a następnie obliczać, no tutaj jest ocenione na 47%, a więc też jest to funkcja właściwa. Również widzimy, jakie jest tapse i mamy tutaj możliwość, jeśli wprowadzimy dane pacjenta, również zobaczenia wartości indeksowanych. A więc tak zasadniczo wygląda ocena zarówno prawej, jak i lewej komory w kolejnych krokach, jeśli chodzi o echokardiografię z uwzględnieniem właśnie tej najbardziej obiektywnej formy, a więc echokardiografii trójwymiarowej. Szanowni Państwo, możemy sobie jeszcze prześledzić innego chorego, u którego ta funkcja skurczowa już no, nie była prawidłowa. I tutaj pozwolę sobie znowuż za pomocą echokardiografii trójwymiarowej ponownie pokazać, jak oceniać należy tą funkcję. Musimy mieć znowuż nagrany prawidłowo obraz w projekcjach trójwymiarowych. Tutaj widzimy, że musi być uwzględniona prawa, lewa komora. I jeśli chcemy oceniać zarówno funkcję jednej, jak i drugiej, i znowuż klikamy sobie na tą funkcję pomiarów, wybieramy opcję volume, znowuż przechodzimy do tej automatycznej funkcji oceny 4D auto. Tym razem lewą komorę sobie zobaczymy i tak jak poprzednio wyznaczamy sobie określone punkty, czyli tą płaszczyznę pierścienia mitralnego i wierzchołek lewej komory. Możemy sobie troszeczkę to w sierdzie poprawić, jeśli mamy wątpliwości, czy zostało prawidłowo wyrysowane. I następnie w skurczu to samo, a więc znowuż pierścień mitralny i szczyt lewej komory. I zasadniczo widzimy, że te pomiary nam tutaj
pokazują się, jeśli chodzi o objętość końcowo-rozkurczową, objętość końcowo-skurczową i znowuż możemy sobie prześledzić, jak to wygląda, jeśli chodzi o ruch tej komory w czasie. Analogicznie możemy sobie jeszcze ocenić u tego pacjenta funkcję prawej komory. Tutaj mamy lepszy obraz nagrany trochę niżej. Na prawą komorę ukierunkowany ściśle i znowuż posługując się tymi prostymi właściwie manewrami, a więc znowuż measure, znowu volume, 4D auto, tym razem z wyborem na prawą komorę i ponownie staramy się jakby ten obraz prawej komory realizować zgodnie z tym, co podpowiadają nam wskazówki oprogramowania. Wytyczamy sobie środek pierścienia trójdzielnego. Następnie tą dolną linię dajemy nad płatki zastawki trójdzielnej i staramy się troszeczkę zgodnie z wierzchołkiem ukierunkować tę krzywę. Możemy następnie przejść do wyznaczania kolejnych struktur, a więc wolną część pierścienia, część septalną i wierzchołek i następnie część tylną, część przednią prawej komory i wolną ścianę. I znowuż możemy sobie ten obrys nieco poprawić, jeśli się z nim nie zgadzamy. A następnie, jeśli uważamy, że jest wszystko w porządku, możemy sobie tą całą analizę prześledzić. Tu akurat mamy wartości też podane indeksowane, w pacjenta były wprowadzone dane, a więc możemy sobie zobaczyć, jaka jest objętość tej skurczowej, rozkurczowej funkcji prawej komory w zależności od powierzchni masy ciała pacjenta. Oczywiście też tą parametr FAK możemy zobaczyć, no i TAPSE. Tak więc z mojej strony bardzo dziękuję. Teraz zapraszam pana docenta Streba.